Dzień dobry, Jakub Żychliński. Moim gościem jest Michał Zachodny, który przygotował dla nas analizę taktyczną wczorajszego spotkania finałowego Niemcy-Argentyna. Witam. Michał, no niestety mundial w Brazylii zakończony, wspaniały turniej i świetne widowisko w finale. Niektórzy mówią, że piłka nie jest sprawiedliwym sportem, że Argentyna zagrała najlepszy mecz podczas tego turnieju właśnie przeciwko Niemcom, ale jeżeli spojrzeć na to z szerszej perspektywy, to chyba Niemcy po prostu zasłużyli na zwycięstwo. Jeśli patrzymy na cały mundial, to zdecydowanie Niemcy byli najlepszą drużyną, najbardziej poukładaną, najbardziej najdojrzalszą i też chyba najlepszą technicznie, bez takiego słabego elementu. Nawet jeśli Benedikt Höwedes zawodził okazjonalnie na lewej obronie. Natomiast wczoraj faktycznie Argentyńczycy zagrali bardzo dobrze, zwłaszcza w pierwszej połowie, i Niemcy powinni być szczęśliwi, że schodzili na przerwę z bezbramkowym remisem. Później ta sytuacja nieco się zrównoważyła, Niemcy przejęli inicjatywę, mieli lepsze sytuacje i wydaje mi się, że koniec końców zasłużyli na wygraną w finale, także na przestrzeni wczorajszych 120 minut. Nim przejdziemy do analizy, parę słów należy się też Leo Messiemu. On został nagrodzony złotą piłką, nagrodą dla najlepszego piłkarza tego turnieju. Ja osobiście uważam, że jest to najlepszy piłkarz na świecie, natomiast podczas mundialu w Brazylii najlepszy zdaje się nie był. Chyba nie ma niczego złego w tym, żeby sądzić, że Messi jest po prostu najlepszym piłkarzem na świecie, ale jednocześnie uznawać, że nie był na mundialu tak dobry, jakim go oglądaliśmy w Barcelonie nawet w poprzednim sezonie. Momentami, wiadomo. Też pociągnął świetnie Argentynę w fazie grupowej, natomiast w fazie pucharowej to nie był. Ten Messi miał tylko przebłyski, jak choćby ze Szwajcarią, kiedy podał piłkę do Angela Di Marii przed końcem dogrywki, co się okazało decydujące dla losów tamtego spotkania. Natomiast wczoraj też miał kilka przebłysków. Próbował dryblować, ale wydaje mi się, że swoją szansę zaprzepaścił i mimo wszystko na całym turnieju byli zawodnicy lepsi od niego. No właśnie, powiedzmy parę słów o wczorajszym meczu. Niemcy znakomicie powstrzymywali Leo Messiego. Może nie znakomicie, bo w pierwszej połowie miał on swoje szanse, natomiast widzimy, że Messiemu zabrakło tego, co w ostatnich spotkaniach. Jedyna szansa stworzona po stałym fragmencie gry w polu karnym, tylko niecelne zagrania, niecelne uderzenia. No i przypomina się ten rzut wolny z ostatniej minuty dogrywki, kiedy wziął odpowiedzialność na swoje barki i fatalnie przestrzelił z 30 metrów, gdzie tak naprawdę, biorąc pod uwagę klasę bramkarza reprezentacji Niemiec, wydawałoby się, że lepszym rozwiązaniem jest szukanie kolegów w polu karnym. Jeszcze warto zwrócić uwagę oczywiście na driblingi Messiego, aż 6 udanych na połowie przeciwnika, no to już jest klasa sama w sobie, on wykonał zresztą najwięcej driblingów na mundialu, miał też najwięcej kluczowych podań, no ale sam nie był w stanie pociągnąć Argentyny, co też dobrze świadczy o reprezentacji Niemiec. Messiemu brakowało trochę wsparcia z przodu, ale z tyłu za grę reprezentacji Argentyny odpowiadał Javier Mascherano i to był w opinii wielu najlepszy zawodnik Argentyny na tym turnieju. Podobnie było we wczorajszym finale. Jak ty się do tego ustosunkujesz? Zdecydowanie. Była taka opinia na Twitterze po spotkaniu, że Messi nie był nawet najlepszy w swojej drużynie i wydaje mi się, że na przestrzeni całego turnieju to Javier Mascherano tą formę miał najrówniejszą. Widzimy na grafice 3 przechwyty, 5 wybić, 2 odbiory, wszystkie skuteczne, ale także 3 faule. Mascherano świetnie sobie radził wczoraj w defensywie. W zasadzie nawet stanowił taki jednoosobowy blok, jednoosobową linię obrony przed obroną. Nie asekurował może tak dobrze swoich stoperów, jak to miał w zwyczaju choćby w półfinałowym meczu z Holandią, ale nie było takiej potrzeby. No a przynajmniej nie do 113 minuty finałowego meczu.